Nowa ustawa zawiera szereg przepisów, z których część jest ewidentnie niekonstytucyjna, a inne sprawią, zresztą w połączeniu z tymi pierwszymi, że Trybunał faktycznie stanie się mało użyteczny, jego prace zostaną zablokowane. Jeśli do każdej sprawy będzie potrzeba 13 sędziów. Czyli prawie cały skład, to rozpatrywanie spraw niepomiernie się wydłuży. I według bardzo takich skromnych obliczeń, przeciętny czas oczekiwania na wyrok to będą cztery lata. Więc to będzie oznaczało, że obywatele w zasadzie nie będą mieli prawa do sądu. Tak długi okres oczekiwania powoduje, że. Wyrok jest już, no, można powiedzieć, zwietrzały i trochę bezsensowny. Druga kwestia to jest decydowanie dwiema trzecimi. No, jest tak, że są sprawy kontrowersyjne, które jednak powinny być rozstrzygnięte. Powinno być wiadomo, czy to jest zgodne z konstytucją, czy niezgodne. Większość dwóch trzecich będzie oznaczała, że wiele z tych spraw nie zostanie rozstrzygniętych. Nie mówiąc o tym, że ten przepis jest po prostu sprzeczny z Konstytucją. Konstytucja mówi wyraźnie, że orzeczenia Trybunału zapadają większością głosów i wszystkie instytucje prawne, łącznie z Sądem Najwyższym, wyjaśniły, że większość oznacza więcej za niż przeciw, a nie dwie trzecie za. Tego oczywiście ani PiS, ani prezydent nie wzięli, nie zamierzali wziąć po prostu pod uwagę. Dalej są tam przepisy, które pozwalają wywierać nacisk polityczny na sędziego, to jest absolutnie niedopuszczalne. Mówią one o tym, iż prezydent, ba minister sprawiedliwości, mogą domagać się od prezesa sądu, aby pozbawić mandatu sędziowskiego określonego sędziego. E, oczywiście prezes sądu zgodnie z tą ustawą może odmówić, ale to wszystko dzieje się publicznie. E, publicznie wysuwane są oskarżenia pod adresem sędziego, publicznie debatuje się nad tymi oskarżeniami. Z całą pewnością jakaś część mediów będzie tego sędziego atakować. E, to jest właśnie wywieranie nacisku. To, to, to ma na celu, aby przy następnej sprawie ten sędzia był bardziej spolegliwy. To są rzeczy absolutnie niedopuszczalne i niezgodne również z konstytucją. Więc jaki jest cel generalny tych działań? No cel jest taki, żeby Trybunał nie był przeszkodą w uchwalaniu przez pis ustaw, które naruszają prawa obywatelskie, które naruszają zasady równości? Niedyskryminacji, czyli różnego rodzaju bariery czy wymogi, które stawia Konstytucja. Zamach na media publiczne, który się szykuje, czy na przykład rozbrojenie zupełnej służby cywilnej, gdzie będzie już można mianować funkcjonariuszy partyjnych na wysokie stanowiska bez żadnego doświadczenia. To wszystko. Przez Trybunał Konstytucyjny prawdopodobnie byłoby zakwestionowane. No, a tak, Trybunał będzie miał poważny problem albo w ogóle nie będzie mógł tego zrobić. I oczywiście nieprawdą jest, że powodem tego ataku na Trybunał jest to, że Trybunał hamowałby takie reformy jak 500 złotych na dziecko, czy podwyższenie kwoty wolnej. To jest w ogóle absurd i nie wiem, bardzo naiwni tylko takie tłumaczenie kupią.